wcześniej chciałem przedyskutować rozwiązania zadań, którymi żeśmy zajmowali się dzisiaj na kółku. No i chcę zacząć od tego zadania, które na kółku było jako drugie, ale tym razem niech u nas będzie jako pierwsze. Kontynuujemy podróż w świat zaskakujących czasem wyników czy stwierdzeń, które można udowodnić, analizując znajomości między ludźmi. No i znajomość to jest taka relacja dwóch osób, że jeśli jedna z nich zna drugą, to ta druga zna też pierwszą. Tak? To tylko dla przypomnienia. No i zadanie brzmi tak, żeby udowodnić, że w dowolnie wybranej grupie sześciu osób istnieją takie trzy, które się znają nawzajem, albo istnieją takie trzy, które się nie znają. No i jeżeli będziemy, mamy tutaj grupę sześciu osób, no i to, co trzeba udowodnić, to to, że zawsze znajdą się takie trzy osoby, które każda zna dwie pozostałe, lub jeżeli takich trzech osób nie można znaleźć, to znajdą się takie trzy osoby, z których każda nie zna dwóch pozostałych. Tak? No i jak to ugryźć? No, zauważmy jedną ważną rzecz. Jeżeli weźmy sobie osobę A, no i pytanie, ile osób zna osoba A z tych pozostałych? No może pozostałych osób jest pięć, więc może nie znać żadnej, może znać jedną lub dwie, albo trzy lub więcej. No więc jak popatrzymy na to, to są dwa warianty. Albo zna co najmniej trzy osoby, albo nie zna co najmniej trzech osób. Tak? No więc, no bo jeśli nieprawdą jest, że zna co najmniej trzy osoby, to znaczy, że nie zna trzech osób, tak? Ta trójka staje się wtedy niebieska. No dobrze, to załóżmy najpierw, że zachodzi pierwszy wariant, to znaczy, że ta osoba A zna trzy osoby. No i niech te trzy osoby to będą B, C i D, tak? To w gruncie rzeczy jest wszystko jedno, jakie nazwiemy. No dobrze, no to tu umieścimy sobie osobę B. Tu umieścimy sobie osobę C. I tu umieścimy sobie osobę D. I powiedzieliśmy sobie, że A zna te wszystkie osoby, czyli możemy połączyć te osoby kreskami. No i teraz jest pytanie, czy te trzy osoby znają się między sobą, czy się nie znają. No bo zauważcie, że jeżeli dowolna para tych dwóch osób zna się między sobą, na przykład C i D, no to już mamy trzy osoby, które się znają, tak? A, C i D. Jeśli natomiast żadna z tych trzech osób nie zna się, czyli mamy sytuację taką, że one się nie znają, no to mamy trzy osoby, które się nie znają. Tak? Gdybyśmy to chcieli tymi linią kreskową zaznaczać, to byśmy to jakoś zaznaczyli w ten sposób. Tu jest zaznaczone, że B nie zna się z C, tu, że C nie zna się z D, a tu, że B nie zna się z D. No, jeżeli te trzy osoby się nie znają, no to znaleźliśmy trzy osoby, które się nie znają, czyli zadanie jest rozwiązane. No i odwrotny argument jest taki, no jeżeli jest analogiczny, lustrzany można powiedzieć, no jeśli osoba A nie zna pewnych trzech osób z tej grupy, bo albo zna pewne trzy osoby, albo nie zna pewnych trzech osób. Innej możliwości nie ma. No to niech to będą te osoby właśnie B, C i D. Tak? No i chcemy zaznaczyć, że A nie zna tych osób, więc będziemy łączyć je linią kreskową, tak symbolicznie.
Niezbyt to równo mi wyszło, ale chyba wszyscy widzą, o co chodzi. No i znowu trzeba się zastanowić na temat relacji pomiędzy osobami B, C i D, bo jeśli któraś z tych, z tej trójki, z tych par BC, CD albo BC nie zna się między sobą, no na przykład BD, no to już mamy trzy osoby, które się nie znają, A, B i D. Jeśli natomiast wszystkie się znają, wszystkie trzy się znają, no to mamy trójkę osób, która się zna. W obu wypadkach, w tym wypadku BCD. W obu wypadkach znowu to udowadniamy to, co mieliśmy udowodnić. A teraz drugie zadanie brzmi tak. Na przyjęciu spotkało się sześć osób i okazuje się, że każda ma wśród nich, wśród tych sześciu osób, dokładnie trzech znajomych. No i trzeba wykazać, że można ich posadzić przy okrągłym stole tak, żeby każda osoba siedziała między dwoma znajomymi. Znaczy, że ta osoba zna tę, ta osoba zna tę osobę, ta osoba zna tę osobę, a ta znowu zna tę. Czyli każda z nich siedzi pomiędzy dwoma znajomymi osobami. No i oczywiście mogłoby się wydawać, że jest jakimś pomysłem, żeby próbować znaleźć wszystkie możliwe konfiguracje. Tu narysowałem te osoby, powiedzmy, że one znają się w ten sposób. No i teraz każda zna dwie, no i trzeba jeszcze zrobić tak, żeby każda znała trzy, więc można to zrobić na przykład w ten sposób. No i jest pytanie, rzeczywiście tutaj nie ma osoby, tak? Tutaj żadne znajomości się nie przecinają, tylko tak to wygląda na rysunku. No i jest pytanie, czy rzeczywiście znajdzie się takie cztery osoby, które można posadzić przy stole. No znajdzie się, no bo A zna F, F zna C, C zna B i B zna A, czyli moglibyśmy zupełnie spokojnie posadzić tutaj tu osobę F, na górze osobę A, osoba F zna osobę C, no i osoba C zna osobę B, a osoba B zna znowu osobę A. No i to jest jedno z rozwiązań, na tym rysunku jest więcej takich rozwiązań, ale więcej możliwości z tego rysunku wynika posadzenia tych osób, no ale to jest oczywiście tylko jedna z możliwości, z wielu możliwości różnych połączeń, różnych znajomości pomiędzy tymi osobami. No i wyliczenie tych wszystkich możliwości byłoby kłopotliwe i przede wszystkim udowodnienie, że to już policzyliśmy wszystkie i rzeczywiście w każdej sprawdziliśmy, że istnieje taka pętla zamknięta, złożona z czterech osób, tak? Tak jak tutaj A, F, C, B i A z powrotem, tak? No więc my podejdziemy do tego rozwiązania, tego zadania troszeczkę inaczej. Dobrze, no weźmy sobie osobę A. Możemy sobie wziąć osobę A. Weźmy sobie osobę A, no i osoba A zna trzy osoby. No niech one się nazywają D, powiedzmy C i F. Tak? No, czyli osoba A zna te trzy osoby, czyli możemy narysować kreseczki pomiędzy A i tymi trzema osobami. No i zostały jeszcze osoby B i E. Tak? A nie zna żadnej z nich. Więc one z A nie mogą być połączone. No ale muszą być połączone z pozostałymi. A nie zna żadnej z nich, ponieważ A zna już te trzy osoby, a każda z tych osób na przyjęciu zna dokładnie trzy. No więc co możemy tutaj zrobić? No każda z tych osób B i E też musi znać po trzy osoby, prawda? Więc owszem, B może znać E i E może znać B. Jest taka możliwość. No ale nawet jeśli, to nadal każda z nich musi znać jeszcze dwie. Tak? No to weźmy, załóżmy, że E, tak? No i jakie osoby może znać E? No, jeżeli zna dowolne dwie z tej trójki, bo A znać nie może, no to
już widać, że można utworzyć taką pętlę, tak? Tu w tym wypadku ta pętla wygląda A, F, E i C. Więc niezależnie od tego, kogo konkretnie zna ta osoba E, albo zamiast osoby B, E, można rozważyć osobę B, to zawsze się da utworzyć taką zamkniętą pętlę. No i w tym wypadku, tak jak tu jest na tym rysunku, to te osoby by mogły siedzieć w ten sposób. A, F. E i C. Tak? Bo te połączenia pomiędzy nimi, te znajomości pomiędzy nimi tworzą zamkniętą pętlę, w związku z tym można je posadzić przy okrągłym stole, tak żeby każda siedziała między dwoma osobami, które zna. No i to jest prosty dowód, że zawsze się tak, że zawsze można znaleźć taką zamkniętą pętlę znajomości, nie wymagający przyjrzenia się wszystkim możliwym konfiguracjom. Na tym polega jego walor. Można go wyjaśnić, przeprowadzić i wyjaśnić bez konieczności sprawdzania bardzo wielu różnych możliwości.